Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać kosmetyki, które zużyłam, także zapraszam do oglądania. Cześć, witam się z Wami bardzo gorąco jeszcze raz. Dzisiaj filmik projekt Denko. Postanowiłam, że nagram dla Was dzisiaj taki film, dlatego że uzbierało mi się naprawdę bardzo dużo pustych opakowań, które bym chciała już wyrzucić. Ale przed pozbyciem się ich chciałabym Wam kilka słów o każdym produkcie opowiedzieć. Tutaj mam swój pojemniczek, w którym zbierałam puste opakowania i myślę, że najrozsądniej będzie to w ten sposób, że będę pokazywała Wam produkt, kilka słów o nim opowiadała i to, czy bym drugi raz postanowiła kupić daną rzecz, czy już nie. Także co? Zapraszam. Ok, więc tak, większość rzeczy tutaj, które Wam będę pokazywać, były kupione w Rossmanie. Kilka w Biedronce. Te, które będę Wam pokazywała, to będę Wam od razu mówiła, gdzie kupiłam. Co do ceny. Nie wiem, czy jest sens mówić ceny, dlatego że często w Rossmanie ja się decyduję na jakiś produkt, widząc promocję. I załóżmy, nie wiem, dany produkt kosztuje 10 zł, ja powiedzmy dałam za niego 6. Więc będę Wam mniej więcej mówiła, ile za ten produkt dałam, ale jeżeli się zdecydujecie na kupienie tego produktu, to możecie się troszkę zdziwić, jak zobaczycie inną cenę na półce. Dlatego, że mówię, ja często atakuję, wiecie, promocje i jakieś takie fajne produkty, które są przecenione albo na do widzenia. Czasami też są takie produkty, wiecie, jak ktoś kupuje w Rossmanie, to wie, o czym mówię. Ok. No więc co, zaczynamy. Najpierw zaczniemy sobie. Tutaj widzę, że mam dwa opakowania. Miałam trzy na pewno. O. Czekajcie, wyciągnę. Trzy, a może i więcej. Nie, widzę trzy, ok. Trzy opakowania pustych opakowań po płatkach kosmetycznych. I tak, zaczniemy od tego. Velvet. Ja te opakowanie velvetu kupiłam w Jasmine, nie wiem jak się wymawia, to jest taka drogeria. I ja pamiętam, te płatki kosmetyczne kupiłam, jak jechałyśmy z Ulą do Kazimierza. Czyli jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że to było już jakieś 2-3 miesiące temu, dawno, naprawdę. I ja te płatki kosmetyczne na pewno przepłaciłam, bo ja za nie dałam coś koło 4 zł chyba. I tutaj ich było 80 sztuk. Były fajne, naprawdę, ale dużo tańsze i równie dobre możemy dostać w Biedronce, więc po prostu to było moje przepłacenie, ale potrzebowałam na szybciora kupić jakieś płatki kosmetyczne, jak jechałam już po Ulę i padło właśnie na te. Ogólnie bardzo fajnie mi się sprawdziły, czekajcie, bo do góry nogami Wam pokazuję. Bardzo fajnie mi się sprawdziły, naprawdę, ale cenowo nie polecam, jeżeli chodzi o sam produkt, bardzo fajny. Nie rozwarstwiało się nic. I tu przykładowo mamy płatki kosmetyczne już z Biedronki, 120 sztuk, czyli 40 sztuk więcej. Ja tu mam je w kolorze takim różowym, ponieważ występują jeszcze w zielonym chyba i w niebieskim, z tego co kojarzę. To są bawełniane, one naprawdę mi się bardzo fajnie sprawdzają i najczęściej kupuję właśnie te. Koszt ich to jest coś między 2 a 3 zł, 2,50 może, coś między 2 a 3 zł. Więc jeżeli te kosztowały 4, to mamy 80 sztuk, te kosztowały między 2 a 3 zł, a mamy 120 sztuk, więc łatwo sobie przekalkulować, bo jeżeli chodzi o jakościowo, to były bardzo podobne. I tutaj trzecie, jeszcze mamy nawet cenę naklejoną, tu mamy 120 sztuk i kosztowały one 2,50, czekajcie, 2,49, do góry nogami, oczywiście, że tak, 2,49 i one były kupione w takim sklepie po złotówce, po 2, po 3, po 4, po 5, wiecie, taki ala Chińczyk, nie wiem jak to nazwać, ale wiecie, w takim sklepie, gdzie można kupić tanio produkty tam po kilka złotych. I akurat byłam w tym sklepie, bo szukałam pojemniczka na sztućce i się natknęłam na to, stwierdziłam 120 sztuk po 2,50, bardzo podobna cena jak w Biedronce, chętnie przetestuję i naprawdę dosyć fajne były. Myślę, że te 3 sztuki, jeżeli chodzi o takie, wiecie, porównanie, jeżeli chodzi o techniczne sprawy, czyli o rozwarstwianie się, trwałość i tak dalej, to były bardzo podobne, więc wszystkie mi się fajnie sprawdziły. Ok. Kolejną rzeczą tutaj może weźmiemy sobie pod lupę nitki dentystyczne. Obie nitki były kupione w Rossmanie. Tutaj mamy Procudenta i tu Jordana, ale tutaj nie wiem, czy będzie widać, ale w każdym razie
taka marka. I tak, nitki jak nitki, ktoś powie, ale ja jestem ogólnie wybredna co do nitek dentystycznych, dlatego że ja używam bardzo często nitki dentystycznej, przynajmniej raz dziennie. I dla mnie nitka dentystyczna naprawdę musi być dobra. I co mogę powiedzieć od siebie? Obie są o takim, znaczy ta Jordana jest o takim zapachu trochę a la mentolowym, natomiast ta była bezzapachowa. Obie kosztowały coś w granicach, znaczy Procudenta była tańsza na pewno. Jordana coś koło dyszki chyba dałam, a Procudenta nie wiem, koło 6 zł może. Na pewno tańsza Procudenta. Ale no jednak tam się fajnie jej sprawdzała, była taka bardziej wchodząca w zakamarki, nie wiem czy tak mogę powiedzieć. Ale tak bardziej dostosowywała mi się między zębami i lepiej czyściła. Ta jest, była trochę sztywniejsza, taka, no musiałam się troszkę bardziej nagimnastykować, żeby tam wszystko dobrze wyczyścić, dlatego że ja mam mocno ściśniętą szczękę i naprawdę potrzebuję dokładnie myć zęby, żeby mi się nie porobiły jakieś dziury albo wiecie, no trzeba dbać o zęby, ja też dbam i tak. Mówię, obie się fajnie sprawdzały, jeżeli macie więcej pieniążków, to dołóżcie sobie i kupcie Jordana. Bardziej mi się, lepiej mi się sprawdziła. Ale wiadomo, ile jest osób, tyle jest opinii i u mnie akurat się to sprawdziło, a nie znaczy, że sprawdzi się i u Was. Dobra, lecimy teraz z tuszami do rzęs. Ogólnie te rzeczy, które Wam pokazuję, to one są zebrane z około 3 miesięcy, także troszkę ich będzie. Ok, dwa tusze. Może zaczniemy od tego tuszu z Lovely. Lash Extension Mascara. Już Wam pokazuję. Czekajcie. O. Ta maskara była kupiona w Rossmanie. Koszt to jest coś w granicach 10 zł. Ona, ja bym ją porównała do tej Vibo z żółtym opakowaniem. No, sprawdzała mi się fajnie. Czy bym kupiła? Chyba nie, bo zaraz Wam pokażę tusz, który po prostu złamał moje serce i jest na razie hitem numer 1. Ale aktualnie testuję jeszcze inny tusz, więc naprawdę u mnie to jest całkowicie zmienne. Natomiast ten tusz fajnie się sprawdzał, jeżeli szukacie taniej jakiejś maskary do 10 zł. Ona nie wiem, coś 10 albo 11, coś około 10 zł kosztowała. Często można też dorwać taniej, oczywiście jeżeli chodzi o te promocje w Rossmanie 2+2. Jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam Wam, warto spróbować. Za niewielką cenę można mieć fajny tusz. Nie jest to jakiś hit, ale myślę, że powiedzmy dla niezbyt aż tak wymagających osób, jeżeli chodzi o kosmetykę, to na pewno się sprawdzi. Natomiast ta maskara to jest po prostu hit. Paradise Ecstatic. Ojku, leci mi. Nie wiem, czy będzie widać. Ok, musiałam wymienić baterię, ale już jestem z powrotem. Skończyliśmy na tuszu z L'Oreala Paradise. Jeszcze raz może Wam pokażę. Koszt tego tuszu ogólnie, ja go kupiłam w Rossmanie, jak była właśnie ta promocja 2+2. Natomiast jeżeli chodzi o ceny w Rossmanie tak standardowo, to Wam nie polecam. Będzie Wam taniej kupić na przykład na zebra.pl. Koszt to jest mniej więcej 22-23 zł za ten tusz. Ale to jest na razie numer jeden, po prostu szczoteczkę, a nie pokazałam Wam tamtym szczoteczki. Szczoteczka w tym. Czekajcie, o, jest taka, ona jest taka silikonowa, dosyć sztywna. A w tej mamy zupełnie inną. Jest taka, widzicie? Jest taka bardziej miękka, taka włosiasta. Tam jest bardziej taki silikon, tu jest taka bardziej włosiasta. Ale rzęsy po tym tuszu są po prostu mega. Bardzo Wam polecam ten tusz, jeżeli będziecie mieli okazję kupić, bądź zastanawiacie się nad przetestowaniem jakiegoś nowego tuszu, to koniecznie musicie przetestować ten. Dobra, lecimy dalej, bo rzeczy jest jeszcze trochę. Jak mówimy już o malowaniu oczu, to mam tutaj dla Was też eyeliner. Ja eyeliner teraz... Eyelinera nie używam... Rzadko używam w każdym razie. Wcześniej eyeliner używałam bardzo często, praktycznie do każdego makijażu oka, to znaczy był eyeliner, tuż do rzęs i tyle. Teraz bardziej jest to cień i tusz, już bez eyelinera, ale eyeliner, który Wam mogę polecić i który naprawdę myślę, że spokojnie jeszcze znajdzie się w mojej kosmetyczce, to jest eyeliner Scandal Eyes z Rimmela. Tak wygląda.
I to jest w formie takiego pisaka. Koszt, już nie pamiętam, to około 20 zł chyba dałam. I ja go dałam, ja za niego zapłaciłam już bez tej promocji 2 plus 2, tylko normalnie po prostu kupując. I mi taki eyeliner starcza na parę miesięcy. Ale mówię, już ten eyeliner został wykończony jakoś 2 miesiące temu i od tamtego czasu nie używam na razie eyelinera, ponieważ nie potrzebuję. Ok, następnymi rzeczami, które mi się tu rzuciły w oko, są kremy do rąk. Mam tutaj aż 4 kremy do rąk. Z racji, że był to okres taki, wiecie, zimowy, było zimno, wiało, zresztą każdy wie, jaka była ostatnio pogoda, a ja jestem bardzo podatna na wysuszenia skóry. Naprawdę moje ręce są bardzo często bardzo suche, wręcz wysuszone, takie aż chropowate. I często smaruję też dłonie. Teraz już, nie wiem, załóżmy od pół miesiąca nie smaruję, bo są w dużo lepszej kondycji. Wcześniej jak były te wiatry i tak dalej, to no jednak ta moja skóra wołała o pomstę do nieba. I może ja Wam zaprezentuję te kremy w kolejności od najgorszego według mnie do najlepszego. Ok, więc z tych 4, które tu posiadam, według mnie najgorzej sprawdził się krem z Balei. Ja ten krem dostałam od siostry, więc nie wiem, jaki był jego koszt. Wygląda on w ten sposób. On, wiecie co, niby nawilżał te dłonie, niby nie mogłabym się tutaj do niczego przyczepić, ale ten krem jednak się wchłaniał dużo dłużej niż kolejne kremy, które Wam pokażę. Jedyny taki plus, który bym mogła tutaj dać, to jest za zapach. Jest taki delikatno kwiatowo-owocowy, taki przyjemny ogólnie dla nosa. Ale myślę, że drugi raz już bym się nie zdecydowała na ten krem, gdybym go miała kupować sama, to bym myślę, że na pewno nie kupiła go. Kolejnym kremem, czyli drugim na 4, które posiadam, jest krem z Neutrogeny, Hand and Nail Cream. I ten krem sprawdzał mi się dosyć fajnie, ale dwa kolejne sprawdziły mi się lepiej. Więc tak, co mogę powiedzieć o tym kremie? On się fajnie wchłaniał, on był taki lekko tłustawy. Zapach taki w miarę neutralny, nie był on tak charakterystyczny jak ten, dlatego że ten nadawał taki jednak zapaszek takiej świeżości. Ten jest taki typowo taki zapach kremu, nie wiem jak to mam wytłumaczyć, po prostu nie pachnie żadnymi owocami, żadnymi cytrusami, żadnymi kwiatami. No nawilżał, tu pisze, że niby paznokcie są 2 razy mocniejsze i pomaga zmiękczyć skórki, co do tego to nie powiedziałabym, nie wzmocnił mi jakoś paznokci jakie miałam, takie miałam i akurat z tym się nie zgodzę, natomiast fajnie nadawał takie uczucie gładkości i tyle. Ja go kupiłam chyba za 9 zł już Wam mówię, w Hebe. Ale był też chyba dostępny w Biedronce, widziałam go nawet kiedyś, mi mignął, myślę, że w Rossmanie. Znaczy taki ogólnodostępny, ja go kupiłam, pamiętam, Hebe. Weszłyśmy z dziewczynami, akurat był na promocji za 9 zł i stwierdziłam, dobra, wezmę go, przetestuję, ale już go więcej bym nie kupiła. Następnym kremem do rąk jest z Yves Rocher i to był krem, który miałam dołączony do mojego kalendarza adwentowego. I on bardzo fajnie mi się sprawdzał. Zapach był taki kwiatowy, lekko, nie tak intensywnie jak ten pierwszy krem. I mówię, ja go miałam w kalendarzu adwentowym, więc nie wiem, jaka jest jego cena w pełnowymiarowym produkcie. Ja tutaj miałam 30 ml i on naprawdę nadawał bardzo takiej miękkości, wiecie, fajnie się wchłaniał, naprawdę był mega. Myślę, że jakbym go znalazła gdzieś na półce w sklepie, to myślę, żebym się na niego zdecydowała, jeszcze w zależności od tego w sumie, w jakiej byłby cenie. Ale mogę Wam naprawdę polecić, fajnie nawilżał dłonie, myślę, że spokojnie by się sprawdził. U mnie się sprawdził, nie wiem, czy u Was się sprawdzi. Ja wszystkie produkty opisuję na sobie, na mnie, jak się sprawdziły. Ale no niestety, hitem numer 1 nadal pozostaje mój krem z Evre, który Wam nieraz polecałam. Koszt to jest, no różnie, na promocji można kupić za 6 zł. To jest, w sumie nawet to nie jest krem, tylko to jest serum do rąk i naprawdę ten krem mi się, to serum mi się sprawdza na razie jak najbardziej. Zapach ma delikatny, nie jest to żaden kwiatowy czy zapachowy. Tutaj mamy 50 ml i naprawdę na razie jednak ten pozostaje numer 1 i ten myślę, że spokojnie w tym momencie przoduje nad pozostałymi, które Wam pokazałam.
Dobra. O, tu mam jeszcze, widzę, płatki kosmetyczne jedne, czyli gdzieś tam się zawieruszyły. I tu mamy płatki kosmetyczne z Hebe. Ja je kupiłam, pamiętam, za 2 zł, bo były przy kasie na promocji. Ile ich tu było sztuk? 60 sztuk za 2 zł. No to powiedzmy, może być. I co? No i w sumie tak jak tamte płatki. W sumie wszystkie płatki, które Wam pokazałam, mogę Wam polecić. Jak widzicie jakieś, to spokojnie bierzcie. Dobra, teraz pokażę Wam dwie maseczki, bo zostawiłam sobie dwie maseczki. Ja ogólnie zużywam masę maseczek do twarzy i praktycznie co 2-3 dni robię sobie maseczkę w płachcie. Jestem wielką fanką płachty, jeżeli chodzi o nawilżanie twarzy. Jeżeli ktoś ogląda mój kanał, to doskonale o tym wie. Ale w tym momencie chciałabym Wam pokazać dwie maseczki, które kupione zostały w Biedronce. Koszt obu to był kilku złotych, tej chyba 4 albo 5, a tej 3 albo 4, także do 5 zł na pewno obie kosztowały. I tutaj mamy z Be Beauty maskę na tkaninie nawilżającą. Czekajcie, żebyście dobrze widzieli, ok. I druga to jest też nawilżająca z Nuque. Wygląda ona w ten sposób. Obie maseczki sprawdziły mi się bardzo fajnie się wchłaniały. Jeżeli chodzi o tą maseczkę, ma fajny skład. Znaczy fajny, taki, który jest, powiedzmy, tolerowany przez naszą skórę. Nie wiem jak dokładnie to, bo tu wiecie, są takie te dziwne te nazwy. Ale jeżeli chodzi o to, to czytałam na forum, że skład ma bardzo fajny i dlatego też się między innymi zdecydowałam, żeby ją przetestować. W tym momencie jej nie widziałam już na półkach, jeżeli chodzi o Biedronkę. To jeszcze można dostać, natomiast tej szczerze mówiąc nie widziałam, chociaż to pewnie zależy od Biedronki i od tego, jaki ma asortyment. Ale jeżeli zobaczycie któryś z tych dwóch, to myślę, że warto przetestować, to jest kilka złotych, a fajnie możecie nawilżyć twarz. Po obu miałam fajną nawilżoną, taką wiecie, pełną blasku. Czułam, że zrobiłam jej po prostu dobrze. Ok, lecimy dalej. Ten filmik będzie chyba naprawdę bardzo długi, ale kosmetyków jest naprawdę dużo. Dobra, dalej. Kolejnym produktem jest produkt z Avonu i to jest taka mgiełka do ciała. Dobra, widać, widać. I tutaj mamy o zapachu pomarańczy. Ja ogólnie, wiecie co, nie oszukujmy się, takie produkty nie są trwałe. One się utrzymają nam na ciele, nie wiem, może z około godziny. Ale ja tak lubiłam się, wiecie, szybko spryskać w formie takiego odświeżenia, jak wpadłam na chwilę i miałam na przykład wyskoczyć na zakupy, jeżeli byłam po pracy, a nie miałam czasu na szybki prysznic, to pyk, 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 wychodziłam na zakupy i potem na spokojnie w domu brałam kąpiel. To był taki ala odświeżacz mój. Troszkę ja tak to traktowałam. Czy bym kupiła drugi raz? Być może tak. Nie pamiętam jaki był koszt, coś około 5 zł. Taki wiecie, warto mieć czy w torebce nawet, żeby się chwilowo odświeżyć. Czasami potrzebujemy po prostu tak, żeby się prysnąć czymś, a nie chcemy na przykład ciężkich perfum. No myślę, że taka mgiełka, jeszcze tym bardziej jak jest lato, warto. Ok. Kolejnymi produktami są produkty do twarzy. I są to woda, woda, płyn micelarny. I zaczniemy może od moim zdaniem troszkę gorszego. I też nie pamiętam, gdzie kupiłam, szczerze mówiąc. Nie zabijcie mnie, ale nie pamiętam. To jest taki produkt, nie wiem, jak wklepiecie może w internet, to Wam wyskoczy. Naprawdę nie pamiętam, gdzie go kupiłam i nie pamiętam, za ile go kupiłam. Myślę, że to już było, to był chyba pierwszy produkt, który wylądował u mnie tutaj w tym pudełku z użytymi produktami, więc to było jakieś około 3 miesiące temu, więc naprawdę nie pamiętam. Mamy tu pół litra, ale pamiętam jedno, że on na początku w ogóle się z nim nie mogłam dogadać. Miał pół litra, więc dosyć duża pudla i pamiętam jak, nawet chyba w jakimś vlogu na pewno Wam mówiłam, to na bak, że mi się nie sprawdza, ale go zużyję, że nie kupiłabym go drugi raz i słuchajcie, jak mam mniej więcej przy połowie, to tak się przekonałam do tego produktu, że myślę, kurczę, fajne to jest w sumie. Ale najgorzej, że zapomniałam, że to kupiłam i sama chyba sobie wklepię w internet i sobie zobaczę, jak, w jakiej to cenie było, bo nie wiem, ja to na pewno musiałam na promocji kupić, bo jak są takie produkty dla mnie nieznane, to musiało być albo na promocji, albo przez kogoś, przepraszam, po prostu polecone. Dobra, ale następny produkt
Jest to płyn micelarny i on był na pewno kupiony w Lidlu i na pewno był z polecenia którejś z Was, już nie pamiętam teraz nicku w tym momencie, ale któraś z Was mi go poleciła i ja za niego dałam, nie wiem, coś między 3 a 4 zł, nie wiem, 3,50, coś takiego, coś między 3 a 4 zł i to jest płyn micelarny łagodzący z wodoróżaną, skóra sucha i wrażliwa, cienna, jak ja to mówię, także tak, taki różany, on mega mi się sprawdził, chociaż na początku, jak ja go kupiłam, i zaczęłam sobie zmywać makijaż i przeszłam do oka, to powiem Wam szczerze, trochę mnie tak wiecie, zaszczypało i tak sobie myślę, kurde, miał być taki dobry, a tu mnie oczy szczypią do tego, to tak nie do końca coś domywa. I nie wiem, gdzieś mi musiało po prostu zalecić trochę tego płynu do oka, że gdzieś mi podrażniło i dlatego się zraziłam, ale z każdym kolejnym razem mega się przekonywałam do tego produktu. I gdybym miała bliżej Lidla, gdybym go miała bardziej po drodze, to myślę, że bym na pewno go częściej kupowała. Ale z tego względu, że ja w Lidlu bywam raz na miesiąc albo raz na ruski rok, to po prostu no, nie jest mi po drodze. Bliższa mi jest Biedronka, bo mam ją po prostu bliżej. Ale produkt jest jak najbardziej godny polecenia, koniecznie, jeżeli nie korzystałyście z tego produktu, to musicie go przetestować. Dobra, jeżeli chodzi o takie szybkie odświeżenie ciała, to też używałam sobie na przemiennie z tym Avonem, który Wam pokazywałam wcześniej, taki dezodorant mgiełkę, który był dodany do perfum. I to jest Citru Esmeralda Shine. Zielona wersja. Nie wiem, czy jeszcze może coś. O, jeszcze coś pryska. I to jest taka wiosna, delikatna wiosna, jakieś kwiatki, wiecie, pole pełne kwiatów, coś takiego. Ale to już w ogóle nie jest trwałe. To w ogóle się utrzymuje przez jakieś 15 minut na ciele. I też ja to traktowałam jako, wiecie, spryskać się, być na godzinkę odświeżona i później się wykąpać. Także tak. Koszty nie pamiętam, bo to było w zestawie kupowane z perfumami. Nie wiem, coś pewnie z perfumami około 30 zł może kosztowało. Nie mam pojęcia, nie chcę Was wprowadzić w błąd. Chyba to kupowałam w Rossmanie. W Rossmanie jest Citru chyba. Tak mi się wydaje. Okej. Dobra, następnymi produktami są... O, akurat tak się śmiesznie złożyło. Dezodoranty pod paszkę. Ja tu... Oj, czekajcie, ja tutaj widzę, mam akurat oba z eBay. Jakoś tak się złożyło, śmiesznie. Nawet nie zdawałam sobie sprawy. Jeden jest niebieski, drugi jest biały. Jak łatwo się domyśleć, skoro mi się sprawdziło, to kupiłam dwa. Ale powiem Wam jedno. Ten dostałam od swojej teściowej z Niemiec. Sprawdzał mi się fajnie. Nie zostawiał jakichś białych plam i tak dalej. Natomiast ten dostałam od mojej siostry, również z zagranicy. I słuchajcie, czekajcie. O. I nie wiem czemu, ale ten czasami miał to do siebie, że jak się prysnęłam pod paszką, to zostawiał taki biały proszek. Się sypało czasami. Nie zawsze, to faktycznie nie zawsze, ale czasami jak prysnęłam, to mi się, wiecie, osypywał ten piasek jakiś taki białawy i tak średnio byłam z tego zadowolona. To z tych dwóch, jakbym miała polecić, to poleciłabym Wam ten. Chociaż oba nie były jakieś super, 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 żeby je polecać tutaj na wizji, ale... Tego raczej nie kupujcie, mi się to w ogóle nie sprawdziło. Dobra. Kolejną rzeczą jest żel antybakteryjny do rąk. Nie dostaniecie go raczej w Polsce, ja go dostałam od siostry, też z Niemiec. Aloesowy, tak wali spirytusem. Jeszcze teraz, o Jezus. Wiecie co, ja czasami jechałam MPK-iem i chciałam sobie na przykład, nie wiem, zjeść jabłko albo coś tam, co miałam akurat w plecaku. I wiecie, ja zawsze przed jedzeniem, jak mam bezpośrednią styczność z jedzeniem, a moimi rękoma, to często wiecie, chlupam sobie, myję sobie, tak wiecie, przycieram, żeby te bakterie trochę wybiło. To jak czasami w MPK-u sobie to robiłam, to widziałam tylko wzrok, wiecie, osób, co tak wali spirytem, nie? Że myśleli, że sobie pewnie tam na boku popijam troszkę. Ale tak strasznie walił spirytusem, chociaż ktoś mi kiedyś powiedział, że jak żel antybakteryjny mocno śmierdzi spirytusem, to znaczy, że dobrze odkazi. Więc myślę, że dobrze odkażą, chociaż ciężko mi jest to stwierdzić, bo nie wiem. Ale mocno śmierdział, więc tak. Dobra, następnymi rzeczami, może teraz do ciała, jest z Isany. To jest produkt kupiony z Biedronki, z Rossmana, za jakieś 3 zł, bardzo taniutko.
Wiecie co, ja bardzo lubię ogólnie produkty Iseny. One są tanie, fajne i wcale nie odbiegają od tych dużo droższych rzeczy. Także tu akurat miałam Lemon & Lime. Pachnie, o Jezu. Bardzo ładnie. W ogóle ma bardzo fajne zapachy ta marka i myślę, że możecie spokojnie po nią sięgać i też kwotowo nie zrujnujecie się. Jest dostępna w Rossmanie, to na pewno, nie wiem czy gdzieś jeszcze, ale w Rossmanie na 100% dostaniecie. Z Isany są produkty zarówno do kąpieli, do twarzy, maseczki, różne rzeczy i ja różne rzeczy właśnie z Isany korzystam, dlatego że jest po prostu tanie. Dobra, lecimy dalej. Kolejnymi rzeczami są tutaj tak, szampon. Szampon kupiony w Rossmanie, jest to szampon ze Schwarzkopfa. Szampon jak szampon, nie kupiłabym go drugi raz, także tutaj nie będę się za bardzo rozwodzić. Dałam za niego parę złotych, już teraz też nie pamiętam, bo to była też jedna z pierwszych rzeczy, które kupiłam tutaj w tym koszyczku do pokazania dla Was. Tutaj niby efekt pełnych włosów, bla bla bla, nie kupujcie tego i tyle Wam powiem. Nie warto, nie pamiętam ile kosztowało, ale nie byłam zadowolona z niego za bardzo. Po prostu mył włosy i tyle. Natomiast z tej odżywki byłam zadowolona. I to jest odżywka Schwarzkopf Gliskur Hair Repair. Ale ja chyba ją zmieniłam z Niemiec też, tak, chyba to jest niemiecka. Nie wiem, może w Polsce też jest dostępne, jak piszecie sobie Gliskur, może w Rossmanie, może albo w Hebe, nie wiem, musicie poszukać. Więc ja dostałam akurat tą odżywkę od mojej siostry. I byłam z niej bardzo zadowolona, a już Wam mówię dlaczego. Faktem, odżywiała pewnie włosy, tam trochę nawilżyła mi, ale nawilżenie było jako takie, ale mega się rozczesywało włosy po tej maseczce. Ja mam problem zawsze z rozczesaniem włosów po kąpieli i po właśnie myciu włosów, że tą szczotką muszę, wiecie, a nie można za bardzo szarpać tych włosów, bo połowę włosów wyrwiemy. Więc po użyciu tej maseczki do włosów, odżywki. Naprawdę bardzo mi to pomagało i bardzo lubiłam ten produkt. Natomiast mówię, ja go dostałam, nie kupiłam sama, więc może poszukam go teraz w Rossmanie, jak będę. To tak z ciekawości zerknę. Nie wiem, czy jest dostępny w Polsce. Jeżeli macie do niego dostęp, to koniecznie sobie przetestujcie. Jeżeli macie problem z rozczesywaniem włosów, skorzystajcie dwa razy tak. Dobra, zostały mi trzy rzeczy. Boże, masakra, w ogóle tyle tego jest. To są perfumy Flower Party by Night i Yves Rocher. I ja te perfumy dostałam od swojej siostry. Bardzo fajne, małe. W ogóle flakonik mają bardzo fajny. Nie kupię drugi raz tego produktu, dlatego że ja ten produkt dostałam. I czekajcie, nie wiem czy jeszcze... Przysnęłam sobie w twarz, mądra ja. Ale czekajcie. Pachnie, muszę sobie przypomnieć po prostu zapach, bo dawno nie używałam. Pachną bardzo ładnie. Nie pamiętam, to było może już, nie wiem, z dwa miesiące temu, jak ja je zużyłam. Fajny mały flakonik, przed wyjściem zazwyczaj do pracy się pryskałam, wiecie, raz za uchem, raz tu i leciałam. Myślę, że jakbym zobaczyła na półce te perfumy, to być może bym się skusiła, ale nie jest to jakiś produkt, który bym bardzo polecała, więc nie będę się nad nim rozwodzić. Natomiast bardzo Wam polecam produkt z Baby Dreama. Ten produkt był kupiony w Rossmanie. W kwocie coś około 12-13 zł. Nie jestem w ciąży, ten produkt też zużyłam 2 miesiące temu, ale mam kolejny, używam go ponownie. Jest to płyn do kąpieli na dobre samopoczucie i generalnie z nazwy można wyczytać, że to jest dla przyszłych mam albo mam, które już są mamami. Ale ja kupiłam go ze względu takiego, że ma bardzo fajny skład. Bo ja jestem, jeżeli ktoś jest na Facebooku, na różnych stronkach typu znamy składy kosmetyków itd., to tam czasami, wiecie, czytam sobie kto jakie produkty poleca ze względu na właśnie dobry skład. I ten produkt ogólnie z Baby Dreama jeszcze też mam, teraz używam, wiecie co, Body Lotion, balsam taki, wiecie, po kąpieli. To w tym się kąpię, potem się właśnie smaruję tym balsamem i naprawdę skóra jest fajna, odżywiona, mięciutka, bo ja mam strasznie suchą skórę teraz na lato i naprawdę ten produkt Wam z czystym sumieniem polecam. On jest taki delikatny, jak go wlejecie, bo ja sobie go wlewam po prostu do wanny, lekko się pieni, daje taką delikatną pianę, delikatny zapach, czuć, że to jest takie
wiecie, wszystko takie aksamitne, fajne. Nie no, po prostu Wam polecam koniecznie, jeżeli szukacie fajnego płynu do kąpieli z dobrym składem, a nie zbyt drogi, bo on, mówię, coś koło 12-13 zł. A sprawdzony to ten spokojnie możecie kupować. Nie musicie być w ciąży i nie musicie być mamami, możecie go używać. Ja go tak używam i jest okej. I ostatnią rzeczą jest pomadka, taki balsam z Eosa. I to był grapefruit. Jeszcze nam trochę zostało, ale już po prostu mi jest jak o. W ten sposób jest to po prostu mi ciężko już usmarowywać, bo sobie oram po ustach i za bardzo nie chciałabym dlatego używać go. Tak, to jest grapefruit ogólnie. Ja go kupiłam w Rossmanie, jak była promocja, za 12,50 pamiętam. I co mogę o nim powiedzieć? Wiecie co, był taki szał na te osy, ale szczerze mówiąc, czy one są tak godne polecenia? No nie wiem. Ładnie pachnią, fajnie nawilżą, ale to tyle. Nawet nie powiedziałabym, że jakoś super był w nawilżeniu, bo używałam dużo lepsze produkty, nawet Carmex, Carmex, czy jak to tam woli wymieniać. Sprawdzą mi się dużo lepiej, ale po prostu wzięłam z ciekawości, bo każdy o, wiecie, każdy miał na to pęd. Więc ja chciałam przetestować, co prawda z bardzo dużym opóźnieniem, bo już teraz nie ma takiego wielkiego boom na te EOS. Ale kiedyś był, jeżeli ktoś używał, to no, ten projekt Dedenko był naprawdę bardzo duży. Ja ze swojej strony bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Naprawdę ten filmik będzie długi, produktów dużo. Wszystkie oczywiście już lądują do kosza i bardzo się z tego cieszę, bo już nie będą mi zawalały półki. Dajcie znać, czy któryś produkt z tych, które Wam dzisiaj pokazałam, wytestowałyście, czy macie odmienne zdanie, czy któryś produkt, który Wam tutaj odradziłam, Wy byście poleciły, albo na odwrót, ten, który się u mnie sprawdził, u Was się nie sprawdził. I koniecznie dawajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie pokomentuję. Buziaki dla Was. Życzę Wam udanej soboty i niedzieli. Pa, pa!